zagadnienie usuwania nawarstwień obcych, nawarstwień wtórnych z dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze jest zagadnieniem bardzo złożonym i bardzo trudnym. Konserwatorzy Niebieskozery studiują 6 lat, ponieważ jest to zagadnienie interdyscyplinarne. Trzeba się znać praktycznie rzecz biorąc na wszystkim. I na chemii, i na fizyce, i na inżynierii budowli, a przede wszystkim trzeba być również artystą. Do chwili obecnej, do chwili skonstruowania lasera, konserwatorzy wykorzystywali tak zwane techniki konwencjonalne usuwania nawarstwień. Nawarstwienia te składały się głównie z wydzielin, z kominów, z fabryk, z kopalń, z wybuchów wulkanicznych. Jeśli byśmy zrobili, a takie analizy są prowadzone, analizę budowy składu chemicznego nawarstwień, to wtedy mamy do czynienia z praktycznie rzecz biorąc z całą tablicą Mendelejewa. Praktycznie cała tablica Mendelejewa istnieje na powierzchni obiektów zabytkowych i nie tylko. Dane doświadczalne i dane, które są wykonane na podstawie badań, dokładnych badań, mówią nam o tym, że z asfaltu, z drogi asfaltowej rocznie zdzierana jest warstwa o grubości około 2 mm, a z opon każdego samochodu ubywa ponad kilogram ogumienia. W związku z tym to wszystko idzie do atmosfery, emitowane również gazy emitowane w trakcie spalania ropy, kamienia, węgla kamiennego, powodują, że mamy do czynienia z tak zwanymi kwaśnymi deszczami. Te kwaśne deszcze powodują rozpuszczanie, praktycznie rzecz biorąc, obiektów zabytkowych, dzieł sztuki, które ulegają destrukcji i zniszczeniu. Do tych technik konwencjonalnych należała przede wszystkim ogromna chemia, ogromny materiał, ogromne narzędzia i urządzenia mechaniczne w postaci szczotek drucianych, wykonanych z mosiądzu. Również stosowano strumienie wody pod ciśnieniem z wykorzystaniem materiałów ściernych. Jednak te metody konwencjonalne, mechaniczne, one nie są kontrolowane w pełni. Powodują erozję substancji zabytkowej. Powodują, że z obiektu zabytkowego zdzierany jest relief, który jest bardzo finezyjną strukturą danego obiektu. I na podstawie tego reliefu można również wnioskować, który rzeźbiarz w jakim wieku dokonywał procesu tworzenia. Urządzenia laserowe konstruowane specjalnie do usuwania nawarstwień obcych czy nawarstwień wtórnych z obiektów zabytkowych ma jak do tej pory niespotykane i niepospolite zalety. Przede wszystkim nie jest to metoda mechaniczna. Nie ma tutaj kontaktu narzędzia z obiektem. Promieniowanie laserowe emitowane przez laser jest silnie absorbowane w zewnętrznej warstwie nawarstwienia. Ta głębokość tej absorpcji jest kontrolowana, dobierając odpowiednią długość fali lasera i zdejmowane są praktycznie rzecz biorąc nanometry po nanometrach, milimetry czy mikrometry po mikrometrach. Metoda ta umożliwia również powrót narzędzia, czyli powrót lasera w miejsce, które już było uprzednio czyszczone. To jest jedna z głównych zalet. Druga główna zaleta to taka, że jest to metoda ekologiczna, nie mamy do czynienia z żadną chemią, żadnymi rozpuszczalnikami i z wodą, którą należy te rozpuszczalniki, tę chemię zmyć. W tym przypadku również to, co odpada po oczyszczeniu chemicznym, musimy utylizować. Kolejną zaletą metody laserowej to przede wszystkim jest to, że to jest metoda, która się sama ogranicza. Jak już powiedziałem wcześniej, dobieramy tak długość fali promieniowania laserowego, aby ono było absorbowane w jak najcieńszej warstewce. Jeśli kolejny impuls laserowy pada w to samo miejsce i następnie, to wtedy dochodzimy do tak zwanego podłoża, gdzie współczynnik absorpcji tego podłoża już jest inny niż współczynnik absorpcji nawarstwienia. W związku z tym gro promieniowania odbija się od podłoża i promieniowanie to nie jest absorbowane. Nie ma jak gdyby zagrożenia zepsucia, uszkodzenia powierzchni obiektu zabytkowego czy dzieła sztuki. Chciałbym tutaj zademonstrować skład w zasadzie nawarstwień znajdujących się na wapieniu.
jest podłoże, czyli zdrowy wapień, warstwa przejściowa dezintegracji, warstwa tak zwanej warstwa wewnętrzna wapienia i jest patynka, która jest w zasadzie substancją, którą należy zachować. Tej substancji, tej patynki nie należy usuwać. Metody konwencjonalne nie są w stanie tego dokonać. Na tej patynce o grubości około od 1,1 mm do około milimetra znajduje się nawarstwienie obce, które zostaje usunięte właśnie bardzo delikatnie i dokładnie za pomocą metody laserowej. Podobna sytuacja zachodzi na obiektach, które są malowane na metalu lub na płótnie. W tym celu współcześnie używa się głównie promieniowania laserowego. Promieniowania laserowego o różnej długości fali, tak aby to promieniowanie laserowe było absorbowane w jak najcieńszej warstewce. Obiekty, które są przedmiotem naszych zainteresowań wspólnie z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, to przede wszystkim obiekty badań znajdujące się w terenie i w laboratoriach. Jaka jest różnica, wizualna różnica między metodami konwencjonalnymi a metodą laserową? Na tym rysuneczku przedstawiłem właśnie zalegające nawarstwienie na piaskowcu, które zostaje usuwane za pomocą strumienia cieczy z odrobinkami materiału ściernego pod odpowiednio niskim ciśnieniem, tak aby nie uszkodzić do końca nawarstwienia. Jeśli staramy się nawet najbardziej delikatnie zdejmować nawarstwienie, to mimo wszystko pozostaje to po pierwszym przebiegu tego procesu część nawarstwienia. Dalsza próba i powrót do czyszczenia powoduje usuwanie również patyny, jak i również podłoże. W związku z tym nie jest to metoda w pełni kontrolowana. Natomiast metoda laserowa, jak już powiedziałem wcześniej, ona zdejmuje w zasadzie samo nawarstwienie. I różnica między idealnym czyszczeniem, takim jak my sobie wyobrażamy, idealnym czyszczeniem, a laserowym właśnie jest taka, że tu praktycznie nie ma żadnej różnicy. Na kolejnym zdjęciu chciałbym zademonstrować porównanie metody laserowej z metodą konwencjonalną. Różnica między metodą konwencjonalną a metodą laserową jest przedstawiona na tej fotografii. Metoda konwencjonalna, która używa strumienia wody pod niewielkim nawet ciśnieniem z dodatkiem ścierniwa, powoduje erozję materiału substancji zabytkowej. Natomiast metoda laserowa powoduje tylko i wyłącznie usunięcie nawarstwienia. Metoda laserowa, można powiedzieć, że jest metodą komplementarną. To samo urządzenie, to samo promieniowanie nadaje się do usuwania wielu nawarstwień z różnych obiektów, co w metodach konwencjonalnych jest nie do pomyślenia. Tutaj jest taki przykład przedstawiony usuwania farby z haftu z nici srebrnej z pozłotą. Ktoś kiedyś w przeszłości w wyniku konserwacji zamalował srebrną nitkę niebieską farbą. Pod tą farbą po oczyszczeniu laserowym pokazał się piękny czerwony jedwab z nicią srebrną z pozłotą. Na następnym rysuneczku pokazana jest tak zwana gemma, odlew gipsowy z nawarstwieniem. Metoda laserowa spowodowała usunięcie tego nawarstwienia, tego czarnego nalotu bez uszkodzenia reliefu, bardzo finezyjnego reliefu. Przy czyszczeniu mechanicznym widoczne by były ślady narzędzia, przy czyszczeniu chemicznym następowałoby rozmycie tego reliefu. Pierwszym poligonem doświadczalnym wykorzystania promieniowania laserowego w konserwacji, w usuwaniu nawarstwień obcych z obiektów zabytkowych był grób nieznanego żołnierza w Warszawie i za pomocą promieniowania laserowego czyszczone były pewne elementy kamienne grobu nieznanego żołnierza, jak tralki, jak balustrady i kamienne podstawy pod kolumny. Tutaj jest przykład właśnie usuwania nawarstwień z tak zwanej podstawy pod kolumnę, która znajdowała się od strony północnej, czyli od huty Warszawa. Tu widać efekt czyszczenia laserem tutaj tej właśnie kamiennej podstawy pod kolumnę. Przed przystąpieniem do usuwania nawarstwień obcych z dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze wykonuje się testy. Te testy mają za zadanie dobrać gęstość energii promieniowania laserowego, którą będziemy wykorzystywać w trakcie całego procesu czyszczenia. Tutaj, na tym zdjęciu, jest właśnie przedstawiony taki test czyszczenia, czyli doboru gęstości energii.
tu widzimy ciemniejszy obszar, gdzie była wykorzystana mniejsza gęstość energii, natomiast te obszary jaśniejsze i stopniowe cieniowanie było przeprowadzone przy różnej gęstości energii promieniowania laserowego. Kolejnymi obiektem, a nawet obiektami były tak zwane płyty przedprożowe mieszczan Gdańska, które barwiły wejście do budynku, do kamienicy. Te płyty przedprożowe Gdańska były modne w XVIII wieku, zmieniała się moda, one były zdemontowane z tych wejść do mieszkań i oddawane do muzeów albo niszczały w różnych miejscach. I tutaj są przykłady takich właśnie dwóch płyt. Pierwsza z panoramą Gdańska, a druga z alegorią roztropności. Widzimy, że czas zrobił swoje i w związku z tym te płyty przedprożowe uległy pewnej destrukcji. Podobnie jak przy Grobie Nieznanego Żołnierza wykonano również próby doboru gęstości energii. Te próby również można było detekować za pomocą spektrografu tak zwanego światłowodowego, aby została zachowana barwa, aby móc dojść do barwy tej, która powinna zostać. To były próby, w zasadzie jakościowe próby, nie ilość, jakościowo i ilościowe. Tutaj są pokazane kolejne etapy usuwania nawarstwień z płyt przedprożowych. W tym kwadraciku przedstawię powiększenie oczyszczonego obszaru. Został zachowany piękny relief panoramy Gdańska o bardzo finezyjnym dorzeźbieniu. Kolejnym bardzo cennym obiektem zabytkowym była płaskorzeźba, tak zwana płaskorzeźba przedstawiająca Stwórcę, czyli Pantokratora tronującego w archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą, tam gdzie rozpoczynały się początki państwa polskiego. Rzeźba z okresu romańskiego, z XII wieku, wykonana z pięknego, bardzo miękkiego wapienia. Tutaj widoczne są pierwsze próby wykonane za pomocą właśnie urządzenia Renova Laser 1 w miejscu przebywania płaskorzeźby. Również tutaj dokonano doboru gęstości energii promieniowania laserowego, aby ustalić wartość gęstości energii do oczyszczenia, do całkowitego czyszczenia tej płaskorzeźby. Tutaj są przedstawione kolejne etapy badań i czyszczenia i widok końcowy płaskorzeźby po oczyszczeniu. Kolejnym takim przykładem będzie płaskorzeźba wykonana w drewnie, przedstawiająca świętą Annę Samo III, z której to płaskorzeźby należało usunąć czarne, brudne nawarstwienie, nie uszkadzając tak zwanego pulmentu. Wspomniałem wcześniej, że metoda laserowa jest metodą komplementarną. Metoda chemiczna powoduje zdjęcie pulmentu i odbarwienie. Natomiast metoda laserowa umożliwiła nam zachowanie pulmentu. Jak wyglądał wcześniej ten obiekt? Tu jest zachowany świadek, który zawsze zachowuje się dla porównania. Na tkaninie jedwabnej znajdowały się pleśnie i grzyby, które nie można było usunąć metodą chemiczną, czyli po prostu, mówiąc inaczej, praniem, na sucho. Jest to tkanina jedwabna z Muzeum Narodowego Wilanów. Te grzyby i te pleśnie zostały usunięte częściowo za pomocą impulsowego promieniowania laserowego emitującego długość fali niewidzialną dla oka o długości 1,06 mikrometra. Jednym z najbardziej finezyjnych obiektów była chorągiew procesyjna z 1623 roku. Pole środkowe tej chorągwi składało się z wielu warstw papieru malowanych akwarelą. Konwencjonalna technika, która do tej pory była używana, a mianowicie mycie w kąpieli chemicznej, spowodowałaby dezintegrację warstwy malarskiej, czyli warstwy farby wodnej. To po pierwsze. Po drugie, usunąć należało jeszcze czarne siarczki srebra, które przedyfundowały przez złoto z nici srebrnej z pozłotą. Metoda laserowa umożliwiła właśnie usunięcie tych czarnych siarczków srebra z powierzchni środkowej chorągwi bez użycia jakichkolwiek chemikaliów. Zamierzeniem technologii laserowej, jeśli tak mogę użyć takiego sformułowania i porównania, przy współpracy
z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziałem Konserwatorskim, jest uzyskanie takich technologii z wykorzystaniem promieniowania laserowego, które by było stosowane na szeroką skalę, praktycznie w każdym muzeum, w każdej pracowni konserwatorskiej. Kolejnym marzeniem konserwatorów jest usuwanie werniksów z warstw malarskich, pożółkłych, starych werniksów, które szpecą wizerunek obrazu. Obecnie Instytut Konserwacji i Renowacji Dzieł Sztuki w Warszawie, jak również Instytut Optoelektroniki prowadzi pracę w Kaplicy Zygmuntowskiej. Są to prace na najważniejszym, praktycznie rzecz biorąc, obiekcie w Polsce, obiekcie z okresu renesansu. Prace konserwatorskie z wykorzystaniem promieniowania laserowego. Do tej pracy wykorzystuje się większe układy laserowe niż te, które tutaj Państwo widzicie. To są układy laserowe również pod nazwą ogólną Renova Laser, ale o ogromnej gęstości, o ogromnej energii i o dużej repetycji powtarzania impulsu.